Dobry wieczór. Witamy w Tyskiej Galerii Sportu w Muzeum Miejskim w Tychach. Zimowy, grudniowy wieczór. Za oknem pada śnieg, więc to jest wymarzona pora i wymarzony pretekst, żeby porozmawiać dzisiaj o wyścigu pokoju majowym, kolarskim. Majowym. Bo proszę Państwa, chyba żadna sportowa impreza nie była w Polsce tak popularna jak wyścig pokoju i o żadnej sportowej imprezie nie napisano w polskiej prasie tak wiele, jak o wyścigu pokoju. Gościem dzisiejszego spotkania jest redaktor Henryk Grzonka, wieloletni dziennikarz i komentator Polskiego Radia Katowice, ekspert żużlowy i kolarski, który wiele kilometrów przejechał z peletonem wyścigu pokoju, a na dobry początek, żeby poczuć tę atmosferę wielkiego kolarskiego święta, przypomnijmy sobie może ten legendarny hejnał wyścigu pokoju. Dzisiaj będziemy mówili o drugim obliczu wyścigu pokoju. Mniej czasu poświęcimy sukcesom sportowym, wynikom, a więcej polityce i propagandzie, która była bardzo blisko sprzęgnięta z wyścigiem pokoju, bo wyścig pokoju był pomyślany jako impreza propagandowa. Ale na dzień dobry zapytam naszego dzisiejszego gościa o czasy bardziej współczesne wyścigu pokoju, mianowicie o rok 1986. Ta edycja wyścigu pokoju miała bardzo wiele wspólnego z polityką. To właśnie w tym roku nastąpił wybuch w Czarnobylu i jednocześnie, jak na złość, o paradoksie, w Kijowie zaplanowano start wyścigu pokoju. Ja nie jechałem tego wyścigu pokoju, byłem jeszcze troszkę za młody. Muszę od razu powiedzieć, że ja załapałem się na 3 ostatnie edycje wyścigu pokoju, które, że tak powiem, były pod patronatem Trybuny Ludu, no jest Deutschland, Rudego Prawa, a więc jeszcze te takie osadzone w realiach PRL-u. Potem oczywiście przejechałem 10-krotnie wyścig pokoju, kiedy on już miał zupełnie innych sponsorów, prawda? To już były renomowane europejskie firmy. Wyścigu nie było w Polsce przez wiele edycji, ale oczywiście w 1986 roku świetnie to pamiętam. Ja wtedy być może już byłem w takiej ekipie rezerwowej, bo żeby dostać się do ekipy sprawozdawczej Polskiego Radia na wyścig pokoju, to też nie było takie proste. Nie wiązało się to z polityką, od razu mówię, ale wiem z opowieści kolegów, jak to było. Więc przede wszystkim, moim zdaniem, w ogóle ten etap w Kijowie to była taka ciemna plama w tej ostatniej części historii i tej imprezy, kiedy okazało się, że wystartowało tylko ostatecznie chyba 8 ekip, prawda? Kiedy Polacy odmówili startu, polscy zawodnicy, namawiani przez różne, że tak powiem, czynniki wtedy partyjne, straszeni wręcz, że jak nie pojadą, to po ich karierze i tak dalej. Tutaj Irysiek Ciurkowski mógłby więcej powiedzieć, bo on był wtedy trenerem i Mierzejewski, i inni zawodnicy, którzy wtedy tam jechali. Ostatecznie oni tam pojechali. Po prostu się przestraszyli tego, co może im grozić. To byli chłopcy u progu swojej kariery, więc nikt nie chciał ryzykować. Pojechali również dziennikarze, wielu moich kolegów. No, różnie do tego podchodzili i różnie o tym opowiadali. No, w każdym razie mówiono o tym, że w oparach Czarnobyla rozgrywany jest prolog wyścigu pokoju. To była jeszcze dodatkowa sytuacja taka, że po raz drugi wyścig pokoju, jeden z etapów wyścigu pokoju, był rozgrywany na terenie Związku Radzieckiego. Wyścig pokoju kojarzy się z trzema krajami. Polska, NRD, Czechosłowacja. Ale oczywiście wtedy wymyślono, że no, trzeba odjechać kilka etapów również u Wielkiego Brata. No i między innymi kilka lat wcześniej rozegrano 2 etapy w Moskwie, między innymi na słynnej olimpijskiej trasie Kryłackoje, gdzie w 80 roku walczono o medale olimpijskie, gdzie świetnie pojechał Czesław Lang, zdobywając srebrny medal. Potem było kryterium w Moskwie. No i w 86 roku już nie Moskwa, a Kijów.
Ja nawet przyniosłem na dzisiejsze spotkanie znaczki. Każdy wyścig pokoju ma swoje logo i zawsze organizator przygotowywał taki znaczek akredytacyjny. To była akredytacja, przepustka. To trzeba było sobie wpiąć, prawda? No i wtedy można było obsługiwać imprezę. Ten znaczek taki sobie, taki trochę radziecki, bym powiedział, taki siermiężny w porównaniu z innymi, które były o wiele ładniejsze, prawda, eleganckie. No w każdym razie ten wyścig jednak rozegrano w składzie takim kadłubowym, dlatego że ekipy zachodnie po prostu jednoznacznie odmówiły startu w tej imprezie, wycofały się przed rozpoczęciem. Takie zgrupowanie było w Warszawie. Z Warszawy potem wszyscy mieli przelecieć samolotem do Kijowa. No i po prostu nie polecieli, tylko 8. Ja się zastanawiałem, dlaczego Ryszard Szurkowski, wtedy trener, jak powiedziałeś, polskiej reprezentacji, ostatecznie zgodził się, żeby jechać z drużyną na wyścig. Być może było też tak dlatego, że on był wtedy posłem na Sejm. Był wprawdzie bezpartyjnym, ale wybranym z listy krajowej. Tak jest. Był przecież kawalerem wielu najwyższych odznaczeń państwowych. Był taką sportową legendą. Był takim pupilem tamtej władzy, jakby na to nie patrzeć. Zresztą wielu dał kolarzy. Się przekonać. Ja myślę, że on też miał trochę do stracenia. Mimo iż karierę miał piękną na swoim koncie, ale wtedy myślę, że on myślał także o karierze trenerskiej. No gdyby nie pojechał, to na pewno nie wiadomo, jakby się potoczyły jego losy, no na pewno, no wiemy, jakby się potoczyły. Przestałby pewnie być trenerem, może ktoś inny pojechałby wtedy z polskimi kolarzami, których by przymuszono. Oczywiście, jakby się, że tak powiem, postawili na całego, no to kto wie, jakby się to skończyło, może by nie pojechali. No ale to, co mówię, ja myślę, że tutaj strach był tym czynnikiem decydującym. No a potem, jak się okazało, 2 lata później Ryszard Szurkowski doprowadził polską drużynę do olimpijskiego medalu na Igrzyskach w Seulu. Zdobyliśmy srebro, więc on miał coś do udowodnienia jeszcze jako trener i po prostu, no, nie chcę, jego by trzeba zapytać, ale myślę, że tu decydujący był jakiś taki strach, obawa, że może mi to zaszkodzić. Już więcej wyścig pokoju nie wjechał na terytorium Związku Radzieckiego? Nie, nigdy, nigdy więcej. To była, jak mówię, taka czarna plama w historii tej imprezy, która wtedy, w tych latach 80., gdyby nie ten epizod, to być może można już było mówić o tym wyścigu, że on normalnieje, tak? Wyścig pokoju, a ja od początku jakby no, śledziłem jego przebieg, jako młody chłopak już się interesowałem, gdzieś tam miałem jakieś takie dziennikarskie marzenia, że może tak jak Tuszyński, tak jak Tomaszewski, może kiedyś pojechać na ten wyścig. Potem było mi to dane. I oczywiście mam świadomość tego, że te pierwsze powojenne lata to była siermiężna, stalinowska propaganda, która towarzyszyła tej imprezie. Kolarze w walce o pokój. Takie hasła widzieliśmy na ulicach, na starych fotografiach, w oficjalnych programach tego wyścigu. Tak to mniej więcej brzmiało, prawda? Albo kolarze w pierwszym szeregu budowniczych Polski Ludowej. No, takie standardowe hasła. Potem, kiedy skończyły się te siermiężne lata 50. i wyścig zaczął tak troszkę normalnieć, że tak powiem, on dalej był polityczny, dalej miał ten wymiar propagandowy i to, co powiedziałeś, nie było drugiej takiej imprezy w Polsce, która miałaby taką otoczkę propagandową. Ja zaraz do tego jeszcze nawiążę. Ale było coraz więcej rywalizacji, coraz mniej było polityki. To widać nawet po tych oficjalnych wydawnictwach. Dalej oczywiście był gołąbek pokoju, bo on się stał takim nierozerwalnym symbolem. Akurat słowo pokój no, niczego złego nie zwiastuje. Natomiast nie było już tej siermiężności. No i potem lata 80., kiedy coraz więcej mamy właśnie, już właściwie decydująca jest ta rywalizacja sportowa, a coraz mniej jest polityki, nie? Że w Polsce na wyścigach pokoju już nie ma trybuny honorowej, nie ma pierwszego sekretarza gdzieś tam na starcie czy na mecie etapu w Warszawie. Odbywa się to już normalnie. Zwykle nie ma już finiszy na stadionach, co UCI preferowało, żeby jednak tak jak w wielkich innych zawodowych turach rozgrywać finisze na ulicach. Bo wiadomo, w tych tunelach, na tych bieżniach tam różne niesportowe rzeczy się działy. Poza tym no, to troszkę zaciemniało obraz rywalizacji. A kiedyś stadiony były normą, najlepiej pełne, prawda? Z trybuną honorową, z władzami i tak dalej. Na stadionie dziesięciolecia, na stadionie śląskim. Ale
Potem to jakby zniknęło. Chociaż ja pamiętam, że na zakończeniu wyścigu w 1988 roku w Berlinie jeszcze był Erich Honecker. Tak? Myśmy na to patrzyli trochę jak na jakiś taki egzotyczny cyrk już nawet, no bo w Polsce już tego nie było. No, NRD pod tym względem rzeczywiście odstawało od tych pozostałych krajów. W Czechach już też było w miarę normalnie, w miarę. Polska rzeczywiście wyłamywała się z tej propagandy jako pierwsza i to w sposób taki jednoznaczny. Tak to oceniam i mam na to, że tak powiem, swoje dowody, no tak było. Ja pamiętam, że kiedyś z Tomkiem Zimochem na zakończeniu wyścigu pokoju w Pradze, to chyba był 88 albo 9, rzucano takie ulotki. No? Havel nach Rad. Tak? No my wiedzieliśmy, kto to jest Václav Havel. Czesi też wiedzieli, ale wzięliśmy taką ulotkę i poszliśmy do jednego z kolegów dziennikarzy z Czechosłowacji. I mówi, ty, co to jest? A on tak jakbyś mu dał do ręki jakiś gorący węgiel. Nie, nie, weź to, wyrzuć, wyrzuć. No w następnym roku Havel był już na Hradzie, prawda? A on dalej jechał za Wodmiru, jak, bo tak po czesku to się nazywało. Więc oczywiście ci Czesi troszkę tak, no, nie tak jak w Polsce, wycofywali się z tego wymiaru propagandowego. Natomiast ja myślę, że byłoby bardzo niesprawiedliwe, jakbyśmy powiedzieli, że ten wyścig to tylko był po to, żeby służyć propagandzie. Dla kolarzy, dla zawodników. To jednak była sportowa rywalizacja i to nie jest tak, że myśmy się kochali z tymi ruskimi. Nie, myśmy z nimi ostro rywalizowali. No właśnie, czekaj, pozwolisz, że właśnie do tego nawiążę, bo tak jak wspomniałeś, wyścig pokoju był jednym z oręży walki o światowy pokój, prawda? W 1948 roku. No tak to nam wmawiano. W 1948 roku, kiedy po raz pierwszy rozegrano wyścig, jeszcze w innej formule, to był wtedy pierwszy międzynarodowy bieg kolarski Warszawa-Praga-Warszawa i wygrali go wtedy kolarze z Jugosławii, ale że w kolejnym roku doszło do konfliktu pomiędzy Związkiem Radzieckim a Josipem Broz Tito, to już więcej oczywiście kolarzy jugosłowiańskich nie zaproszono. Dopiero w późniejszych latach. Tak. Dopiero w późniejszych latach na wyścig pokoju. Z kolei w ogóle idea była taka, żeby poprzez te wyścigi na trasie między Pragą a Warszawą zasypać te podziały i te konflikty między narodem polskim i czechosłowackim, które datowały się jeszcze od sprawy Zaolzia. Więc cały czas tutaj ta polityka istniała w tle i chciałem cię zapytać, jak to wyglądało, bo z jednej strony, tak jak wspomniałeś, była piękna sportowa rywalizacja, która rzeczywiście porywała, ale z drugiej strony w peletonie i wokół trasy nie było zmiłuj się. Była ostra walka, czasem tak. Bardzo brutalna. Tak, oczywiście. Jak w całym kolarstwie, bo my patrzyliśmy wtedy na kolarstwo, że o, wygrywa Szurkowski, wygrywa Szozda, wygrywa Królak, bo on jest taki dobry. Ale wszyscy ci, którzy znają dyscyplinę, wiedzą, że w kolarstwie niczego się nie osiągnie samemu. Że to jest dyscyplina zespołowa jak żadna inna. Zespołowa, która kończy się sukcesem indywidualnym zawodnika. Zawsze jest lider i na tego lidera się jedzie. Mało tego. W kolarskim peletonie trzeba zakładać tak zwane spółdzielnie, bo może się okazać, że polskiej drużyny no, za mało nas, żeby teraz wygrać z Niemcami albo wygrać z dobrymi Rosjanami. Więc bardzo często było tak, że powstawały jakieś takie ekipy, prawda? Ruscy są silni, okej, to my się teraz z Czechami spróbujemy zbratać, żeby jechać przeciwko nim, tak? I będziemy ich pilnowali już nie w pięciu, tylko w dziesięciu, czy tam jak była sześcioosobowa drużyna, to w dwunastu. Albo odwrotnie, gdzieś tam z Niemcami przeciwko, no i tak dalej, i tak dalej. Więc takie rzeczy też powstawały. Tam zawsze tym rządził pewien układ. Ja ale pamiętam, ten układ był stabilny, czy on zależy od sytuacji? Czyli mogliśmy równie dobrze z Czechami i z NRD-owcami się. Dokładnie tak, w zależności od tego, kto był mocny, kto chciał pomóc, z kim można było się jakoś tam dogadać. Ale taka jest istota kolarstwa. Jak dzisiaj spojrzymy na wyścigi zawodowców o Mistrzostwo Świata, no to zaczyna 200 zawodników, prawda, a kończy 25 na ostatnich dwóch okrążeniach. Ci, co zrobili swoją robotę, spotykamy się w kasie, do widzenia, zające swoje zrobiły, a teraz ci muszą powalczyć. No i tak samo było w tym wyścigu pokoju. No jedziemy etap, pilnujemy rywali i tak dalej, no ale potem na finiszu to albo ktoś był mocny i wygrywał z tymi trzema pozostałymi mocnymi, albo nie.
No więc ja pamiętam, oczywiście z opowieści też, bo wtedy nie widziałem tego na własne oczy, ale to nie tak dawna historia. Był układ. Dzisiaj nie ma ścigania, nie ma rwania peletonu i to był układ między ekipą radziecką i polską, tak? Kapitanem polskiej drużyny był Tadeusz Mytnik, który słynął z niezwykłych zachowań, ze specyficznego poczucia humoru, ale też, jak pamiętamy, Tadeusz Mytnik był znakomitym specem od jazdy na czas. To był kolarz niezwykle mocny, prawda? Wszyscy mówili, że tak jak Tadek potrafi zaciągnąć, prawda? No to mało kto tak potrafi. No i był układ przed etapem, że dzisiaj spokojnie, nie ma żadnego szarpania. Może wygrać Mongoł, ktokolwiek, ale my się dzisiaj nie ścigamy, nie? No i etap się zaczyna. Jedna akcja Rosjan, druga, trzecia, szarpanie, rozrywanie. Co jest, nie? Mytnik się wkurzył i ponoć zaciągnął na 20 kilometrów. To się rzadko zdarza. Co to znaczy zaciągnął? Idzie na czoło peletonu i rwie, ucieka, tak? I wszyscy muszą usiąść na koło, dotrzymać tempa. No to jest na ujechanie, na umęczenie, nie? Jak jeszcze, nie daj Boże, pod górę, czy w jakimś terenie z bocznym wiatrem, no to może się wszystko zdarzyć. Jak wy tak, to ja zaciągnąłem, nie? I ponoć puścił, skończył, podjechał do niego Gusjatnikow, kapitan drużyny radzieckiej, mówi: Tadeusz, my cię bardzo przepraszamy, to się więcej nie powtórzy, ale nie rób więcej takich numerów. Więc w tym peletonie działy się różne rzeczy, prawda? Ale tak naprawdę to przynajmniej od tych czasów, które ja pamiętam i o których mogę powiedzieć, zaświadczyć, to było ostre ściganie. Zapytaj któregokolwiek z polskich kolarzy, czy oni tam jakąś politykę mieli w głowie. No i tam nawet nie wiedzieli, kto to jest ten Cyrankiewicz, czy no może przesadzam, nie wiem, ale było to dla nich bez znaczenia. Oni chyba wiedzieli, bo on dawał im potem nagrody, no, pieniądze. Dokładnie tak, odbiornik radiowy, prawda, jakiś tam talon na rower i tak dalej. No ale oni się ścigali i to było takie ściganie trochę dla idei, dla pokazania, no nie wiem, ja myślę, że oni, jak już przyszło im tam coś politycznego powiedzieć, to raczej wymijająco i po prostu unikali jakiś tam tego typu. Nie znam wśród polskich kolarzy, tych, których znam, żeby ktoś był jakoś zaangażowany politycznie i teraz, prawda, no tu nadrabiał za innych, tak? Nie. Żeby poczuć może emocje tamtych czasów, to posłuchajmy przez chwilę komentarza z mety z jednego etapów legendarnego sprawozdawcy Polskiego Radia, Bogdana Tuszyńskiego. A ja mogę coś dopowiedzieć? Oczywiście. To jest, proszę Państwa, 69 rok, pierwszy etap dookoła Warszawy, który wygrywa Zyga Hanusik. On, ten komentarz przeszedł do historii polskiej radiofonii, dlatego że Bogdan Tuszyński, jak mało kto związany z tym wyścigiem, no poniekąd mój guru, prawda, jeżeli chodzi o tą imprezę, on przy pomocy właściwie jednego słowa, on za chwilę będzie wykrzykiwał Zyga, 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 Zyga i tylko mówi Zyga, Zyga, a my wiemy, kto prowadzi i kto wygrywa ten wyścig. No to było niesamowite i to było też przełamanie pewnych kanonów, jeżeli chodzi o sprawozdawczość sportową w polskiej radiofonii. Słuchamy. Drodzy Państwo, na stadionie jest już teraz około 80 tysięcy widzów, którzy przygotowują się na przyjęcie pierwszego finiszu kolarzy, uczestników 22. wyścigu pokoju, którzy wystartowali około 35 minut temu. Ale oto już jest, już są, już lada moment, jeszcze ich nie widać, jeszcze nie rozróżniam żadnej koszulki, ale wjechał pilot, jeden pilot, drugi pilot, już dwa motocykle zawodników, jeszcze nie widać, tam szpaler widzę zasłania, biała czerwona koszulka, będzie czy nie będzie, jest Polak na pierwszej pozycji! A więc chyba Hanusik, tak Polak prowadzi, chyba Hanusik na drugiej pozycji, Belg mają jeszcze 180 metrów, Polak gazda do skrajnej pozycji, no jeśli wytrzyma, to wygra Hanusik, Zyga, 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 Hanusik jest zwycięzcą. No piękne to było. Piękne, przyznaję. Trzeba tutaj powiedzieć o jednej rzeczy. My dzisiaj na to patrzymy z pewnym sentymentem, prawda? Akurat Bogdan Tuszyński wtedy był na stanowisku, na stadionie dziesięciolecia, ale nieraz zadawano mi pytanie, a jak to było, że Polskie Radio nadawało meldunki z trasy, z lasu, jak nie było telefonii komórkowej? Wtedy radiowo można było pracować tylko, jeżeli było się połączonym przy pomocy kabla telekomunikacyjnego ze studiem czy z jakimś tam stanowiskiem. Nie było czegoś takiego jak telefonia bezprzewodowa. Dzisiaj to jest tak oczywiste, internet, nie ma, ale wtedy?
Więc ja twierdzę, że ten prestiż wyścigu powodował, że to w jakiś sposób zapładniało technikę radiową. Ja nie wiem, czy to tak szybko by się rozwijało, jeżeli chodzi o pewne technologie przekazu radiowego, gdyby nie wyścig pokoju. No, trzeba było coś wymyśleć, tak? Meldunki z mety mało ciekawe, trzeba relacjonować z trasy. Więc na początku był helikopter, prawda, halotu helikopter. I z tego helikoptera przy pomocy, że tak powiem, no, radiowych połączeń, takich jak się łączymy z samolotami, niewiele tam było słychać, prawda, jakieś wibrafony tam i tak dalej. No i potem technicy radiowi wpadli na coś, co trwało właściwie aż do 90 roku. Ostatni meldunek z wozu R4 tak zwanego chyba nie było dane nadać w polskim radiu, bo tak wypadło. Na czym to polegało? Otóż jechały cztery ekipy radiowe z NRD, z Czechosłowacji i z Polski. Ekipa sprawozdawców radiowych liczyła 3 osoby. I myśmy się zmieniali w ten sposób, że jednego dnia robiłem metę, tak? Drugiego dnia robiłem rozmowy na mecie, a trzeciego dnia robiłem meldunki z wozu R4. Dlaczego R4? R jak radio i numer 4. R1 to był samochód ekipy radiowej, na przykład NRD, jeżeli wyścig zaczynał się w Berlinie, R2 Czesi, R3 Polska, to się zmieniało, a R4 wóz międzynarodowy. Z tego wozu te trzy radiofonie nadawały meldunki. I teraz jak to wyglądało? Otóż jak można było wtedy nadać meldunek radiowy z lasu, tak? Z samochodu, który poruszał się za kolarskim peletonem. Ten wóz R4 mógł o wiele więcej niż wszystkie inne wozy prasowe. Nam pozwalano podjechać bliżej i tak. Właściwie on nie miał bagażnika, więc my nie mogliśmy wziąć ze sobą żadnego bagażu na pokład tego samochodu. W Polsce to był Fiat 125P, słynna Wołga i Ginter Wieczorek, znakomity kierowca po stronie NRD-owskiej. Czesi mieli chyba też Wołgę, bo te ich Skody to były trochę za małe. I bagażnik był pełen radiowej aparatury. Na dachu tego samochodu były anteny. Otóż sygnał radiowy z mikrofonu, który miałem w środku w samochodzie, był wysyłany przy pomocy tych urządzeń, które były w bagażniku i tych anten, do samolotu. Więc musiał wylecieć samolot, zwykle jakiś mały taki, który krążył nad peletonem. Jak była zła pogoda i samolot nie wyleciał, nie było meldunków z trasy. Samolot przejmował ten sygnał, wzmacniał go i przesyłał go do najbliższej stacji, tak zwanej wzmacniakowej. Polska wtedy też była pokryta siecią takich anten nadawczo-odbiorczych, podobnie jak dzisiaj z telefonią komórkową. I dopiero z tej stacji wzmacniakowej, już po kablu, do rozgłośni Polskiego Radia w Warszawie. I teraz, nie wiem, czy Państwo wiecie, ja teraz tu wchodzę trochę w kuchnię, to było tak, że zwykle jest tak zwana linia zwrotna, czyli jak się robi relację radiową, to jest po jednej linii mój głos dochodzi do studia i do odbiorników, a na drugiej linii mam zwrotną, czyli słyszę to, co powiedziałem, tak? No ale przy tym samolocie to nie było zwrotnej. I teraz skąd my mieliśmy wiedzieć, że oto teraz jesteśmy wywołani na antenę, nie? Więc był taki realizator, mniejsza o nazwisko, w Warszawie i zawsze rano, przed wyjazdem na etap, zwykle po śniadaniu o 9:00, trzeba było precyzyjnie ustawić zegarek, co do sekundy, według tego czasu, który był w rozgłośni w Warszawie. No i potem było tak, mam wejście o godzinie 14:05, ja nie słyszę wywołania, halo, łączymy się z wozem R4, halo, Henryk Żonka. Taka zapowiedź być może była, ale ja jej nie słyszałem. Nadawało się w ciemno niejako, bez zwrotnej, bez możliwości sprawdzenia, czy jestem na antenie, czy nie. No zwykle byłem, ale zdarzało się, że nie byłem, czy tam ktoś z moich kolegów. I patrzyłem, jak jest ta godzina, dokładnie jest sekundnik na 14:00, więc trzeba było odliczyć do 5. Uwaga, Warszawa, 1, 2, 3, 4, 5 i nadawało się meldunek. Nie? No zwykle było wszystko okej. Okay. To było strasznie trudne. Bogdan Tuszyński mówi tak, że jak ktoś przeżył wyścig pokoju, to już go nic w radiu nie zaskoczy. Ale do czego zmierzam? To się stało dzięki temu, że prestiż tej imprezy, także ten polityczny prestiż, że to było ważne, tak? Sprawiał, że technika radiowa musiała coś wymyśleć. No i wymyślono, nie? No to było coś, nie? I wszyscy zastanawiali się, jak oni to robią, nie? Że teraz bezprzewodowo z trasy wyścigu pokoju nadają jakieś meldunki.
No, my już wtedy relacjonowaliśmy, przynajmniej mówię o tych moich czasach, koniec lat 80. Robiło się to absolutnie sportowo, od początku do końca. Koledzy z innych, że tak powiem, krajów, na przykład z Czechosłowacji, nie chcę, broń Boże, umniejszać tam ich możliwości i talentu, ale to było tak, że oni pisali, nie? Pisali. I potem tą relację czytał. Nie wiem, czy to chodziło o to, żeby, broń Boże, się gdzieś nie pomylić, czy czegoś nie chlapnąć. No i czasami sytuacja już była zupełnie inna na trasie, już ktoś inny prowadził, już ucieczka była zlikwidowana, ale on miał napisane, że jest ucieczka i po prostu mówił o tym, że jest ucieczka. No my nigdy tak nie robiliśmy, prawda? No to też chyba było bardzo polskie. Pamiętam jeszcze w tymże 88 roku jeden, no starszy ode mnie o wiele, już niestety nieżyjący, komentator radia czechosłowackiego. Oni zresztą jeździli w takiej ekipie czesko-słowackiej, że było dwóch z Czechów i jeden Słowak, nie? Taka była tam, taki był parytet. No i on mówi tak, dnes mamy etapu do Żyliny, prawda? Ósme byli na Homolce, tam była pierwsza werchalska premia, premia górska, a tam bodował ten i tam opowiadał o etapie. Bardzo, tak bym powiedział, bez emocji. A z wozidla R4, czyli samochodu R4, chcieliśmy pozdrawić sołdrucha Gustawa Husaka z jeho narodzeninami. Czyli on pozdrawia Gustawa Husaka, pierwszego sekretarza Komunistycznej Partii Czechosłowacji z wozu R4, bo on ma urodziny. Ja parsknąłem o mało śmiechem, no aż mi się głupio zrobiło, że tak zareagowałem. No bo u nas, po pierwsze, nikt tego nigdy nie wymagał. Ja mogę to powiedzieć zupełnie uczciwie, że w ogóle nie było takich nacisków. No nie, no skąd? Nikomu by to nie przyszło do głowy. I my nigdy w tych relacjach, nigdy, ja przynajmniej mogę to, ale też za kolegów też mogę powiedzieć, w tym nie było polityki w tych relacjach. Być może w jakichś komentarzach, gdzieś tam, ale w relacjach nie było polityki. Było, było sprawozdawanie rywalizacji. A już na pewno byśmy Wojciecha Jaruzelskiego nie pozdrawiali z wozu R4. No to nie do pomyślenia było. A Czesi to robili. Podczas swojej pracy na wyścigu, na trasie wyścigu, poznawałeś też wiele legendarnych postaci związanych z tym wyścigiem. Może pokażmy kilka takich zdjęć. Na przykład zdjęcie z Olafem. Olaf Ludwig. Ludwigiem. Wielka indywidualność. No pamiętajmy, że on był mistrzem olimpijskim, prawda? Olaf Ludwig. Powiem tak, jak już zaczęły się etapy na szerokich szosach, finisze, nie na stadionach, to dla radiowych sprawozdawców to było piekielnie trudne. Ja powiem teraz coś, co może zabrzmi kuriozalnie, ale czasami nawet, no nie mówię, że się modliłem, ale chciałem, żeby wygrał Olaf Ludwig, a nie ktoś inny, a nie Polak, bo myśmy byli w stanie go rozpoznać, bo on zwykle jechał w żółtej koszulce, był charakterystyczny. Wyobraźcie sobie Państwo, że teraz finiszuje na szerokiej ulicy, nie wiem, cały peleton i odległości są centymetrowe, radiowy sprawozdawca nie ma fotokomórki. Koledzy z telewizji już mieli takie możliwości, że mogli tam, prawda, ten replay zobaczyć, ale my nie. I teraz jak ja mam powiedzieć, kto wygrał? Więc myśmy czasami stawiali dobre piwo polskim sędziom, zwłaszcza tym, którzy jeździli na motocyklach, prawda, i potem na mecie już nie mieli nic do roboty, bo sędziowie wtedy, potem oczywiście analizowali fotokomórkę, jak była taka potrzeba, ale praca sędziów polegała na tym, że jeden zapisuje numery trzech pierwszych, potem ten drugi zapisuje czwarty, piąty, szósty i tak dalej. Chodziło o to, żeby ten sędzia zerknął im przez ramię na kartkę, szybko napisał te trzy numery i przyniósł mi na stanowisko. To była tak nie bezcenna pomoc, że można było wybrnąć z pewnych sytuacji. No bo jak tu powiedzieć, kto wygrał? Jak wygrywał Olaf Ludwig? No to było wiadomo. Jak Polak, no to też. Ale nie daj Boże, jakiś Francuz wyskoczył albo jakiś Belg. Jak go teraz rozpoznać w tym całym peletonie? Więc ja nie ukrywam, że z tym Olafem to nawet się cieszyłem, jak on wygrał parę razy, sprawił mi taką niespodziankę. No tu widzimy dwie wielkie gwiazdy tego wyścigu. Jan Wesely, który wygrał wyścig pokoju na samym początku, i Gustav Adolf Schur, wielka legenda,
kolarstwa NRD. To było w 1997 roku, jakby 50. jubileuszowy wyścig pokoju, już oczywiście z innymi sponsorami, już bez tej polityki, bez Trybuny Ludu, ale te wielkie gwiazdy zaproszono wtedy na trasę i pamiętam, że Szur z Weselem jechali przed peletonem, takim specjalnym samochodem, prawda, jako tych dwóch mistrzów ich pokazywano publiczności. No, taki to był wyścig. A poznałeś ich jakoś osobiście? Jacy to byli panowie? Powiem tak. Pan Jan Wesely, przeuroczy, przesympatyczny człowiek, jak na Czecha przystało, z pewnym dystansem i do tego wyścigu, i do tego wszystkiego. Przeuroczy, przesympatyczny. O wielu rzeczach można było z nim porozmawiać. Poza tym, no, z tymi Czechami jakoś tak zawsze łatwiej nam było rozmawiać. Z kolei ci Niemcy, oni byli, no nie chcę powiedzieć sztywni, ale tacy bardziej niemieccy, prawda, mniej otwarci na to wszystko. I Olaf Ludwik w gruncie rzeczy też taki był, aczkolwiek gdyby porównać go z inną gwiazdą tamtych lat, czy Uwe Amplerem, synem słynnego Klausa Amplera, który też wygrywał dla NRD wyścig pokoju, no to myślę, że ten Olaf Ludwik był bardziej taki rozrywkowy, taki normalny. Kiedyś pamiętam w hotelu Stadt Berlin, przyjeżdżamy na wyścig, idziemy do swoich pokoi, wsiadam do windy, a w windzie kto? Olaf Ludwik. Nie? Już w ogóle wyścig się zaczął jakoś tak od spotkania z gwiazdą. Ryszard Szurkowski. To już jest zdjęcie zrobione bodajże w Gorzowie Wielkopolskim, kiedy Ryszard Szurkowski był organizatorem polskich etapów. Trzeba powiedzieć o tym, że jak skończyły się czasy Trybuny Ludu na jest Deutschland do tego prawa, wyścig z początku jeździ tylko po terytorium Czech, Czechosłowacji, potem Czech. Organizuje go Paweł Doleżal, ale potem do tego wyścigu przystępuje Polska. I pamiętam, kiedy po raz pierwszy po wielu latach zorganizowano jeden etap w Polsce. To był etap bodajże z Frydlandu chyba, jeżeli dobrze pamiętam, do Żywca. Takich tłumów ludzi ja nie widziałem nigdy na tym wyścigu pokoju w tych czasach słusznie minionych, prawda? I tych ludzi nikt nie kazał im przyjeżdżać ani do Ustronia, ani do Wisły, ani gdzieś tam, prawda, do Goleszowa, bo tam jechaliśmy od tej strony. Na rynku w Żywcu nie można było ręki włożyć. Tam były takie tłumy, prawda? Ludzi, którzy przyszli oglądać ten wyścig pokoju. To na pewno Ryszarda Szurkowskiego też troszkę zachęciło do tego, że może by znaleźć sponsorów, bo to był taki czas, może by zorganizować kilka tych etapów i przez kilka kolejnych lat Szurkowski organizował w Polsce. Najpierw dwa etapy, potem były trzy etapy. Gdzieś tam, pamiętam, jeździliśmy po Gorzowie Wielkopolskim, po Polkowicach. No, wydawało się, że ten wyścig już ruszy znowu. Poza tym dołączyła do organizatorów Federacja Kolarska Niemiec, już Zjednoczonych Niemiec. I wyścig również jeździł po terenach niemieckich, nie tylko po terenach dawnej NRD, tylko zaglądaliśmy również na tereny byłych Niemiec zachodnich. Nie? Pamiętam pierwszy etap, którym było kryterium prowadzące po Berlinie, ale już w Zjednoczonym Berlinie, gdzie spora część trasy była na terenie dawnego Berlina Zachodniego. No więc wydawało się, że to już będzie taki dobry czas dla wyścigu, ale Doleżal nie dał rady. Wtedy zaczęły już jeździć grupy zawodowe, zaczęły być zapraszane. No wiadomo, że grupa zawodowa przyjeżdża, no ale no, tu jest kasa, no jest potrzebna kasa. Nie było tylu sponsorów. Zresztą dziwna była polityka PZKOL-u, niestety ja to tak oceniam, ówczesnego kierownictwa Polskiego Związku Kolarskiego, które z początku wszyscy byli entuzjastami tego wyścigu, co to za impreza, a potem no, wyścig jest B, tak? Natomiast ja myślę, że patrząc na to tak bardzo całościowo i historycznie, teraz powtórzę to, co kiedyś powiedział mi Bogdan Tuszyński, jak z nim rozmawiałem na temat tego właśnie wyścigu. On mi tak, wiesz, ten wyścig to po pierwsze był powrót do tej starej, przedwojennej idei Tour de Pologne, że oto z wielką imprezą wjeżdżamy do małych wsi, małych miasteczek. Owszem, tam następuje mobilizacja, wylewają nowy asfalt na drogach. Może jakby ten wyścig tam nie pojechał, to ta droga byłaby dziurawa jeszcze przez kolejnych 10 lat, więc jakby na to nie spojrzeć, jakiś efekt to z tego był. Ale to była ta
idea, że teraz oto wielkie gwiazdy, wielcy sportowcy przyjeżdżają koło tej remizy strażackiej, w tej małej miejscowości. Ci ludzie tam przychodzą i ich oglądają, słuchają radiowych meldunków. I on mówi, ten wyścig nikomu nie zaszkodzi, nikomu. Ten wyścig, mało tego, napędzał przez wiele lat polskie kolarstwo, dlatego że wszyscy młodzi chłopcy chcieli być tacy jak Stanisław Szozda, jak Ryszard Szurkowski, jak Zygmunt Hanusik, prawda? Graliśmy w kapsle na placu, no co to było? No to było nawiązanie do wyścigu pokoju, gra w kapsle na śląskich placach, tak? I wszyscy chcieli być tym Hanusikiem. No ja chciałem być sprawozdawcą i gdyby nie wyścig pokoju, nie wiem, jakby się to w moim przypadku zakończyło. Może bym się zajmował czymś innym. Więc ten wyścig pokoju napędzał siłę polskiego kolarstwa. Zwróćmy uwagę, ile wtedy było klubów LZS-owskich, na wsiach. Każdy, kto miał rower, próbował się ścigać. Dlaczego? No bo był wyścig pokoju i każdy chciał być też takim kolarzem. To jest normalne, więc on naprawdę nikomu nie zaszkodził. Z początku była dramatyczna polityka, dzisiaj na to patrzymy z przymrużeniem oka. Tak było, takie były czasy. Ta wystawa zresztą też pięknie tutaj w Muzeum w Tychach to pokazuje. Ale dla tych chłopaków, dla tych kolarzy to jednak była rywalizacja, która nikomu, naprawdę nikomu nie zaszkodziła. Nie wiem, czy wiecie Państwo, czy Ty wiesz, że dzisiaj wyścig pokoju też jest organizowany dalej na terenie Republiki Czeskiej jako wyścig dla juniorów. W kategorii bodajże chyba do 21 lat, no i do 19 lat, pod nazwą Wyścig Pokoju, Zawód Miru. I druga rzecz, niezwykle ważna. Dlaczego na ten wyścig przyjeżdżały ekipy z różnych krajów zachodnich, już później, tak? Pomijamy fakt startu Hindusów, czy tam jakichś Marokańczyków, troszkę to było na siłę. Pamiętamy, że jak był piąty wyścig pokoju, to na przykład przyjechała reprezentacja Polonii francuskiej ze słynnym Janem Stablińskim, który zresztą wygrał etap na stadionie Chorzowskiego Ruchu. Potem Jan Stabliński w 60. bodajże drugim roku, już jako Francuz, prawda, chociaż on był z polskiej rodziny, został mistrzem świata zawodowców i tak dalej, i tak dalej. Ale potem w tych latach 60., 70. naprawdę przyjeżdżały ekipy amatorskie wtedy oczywiście, bez Eddiego Merksa i innych, ale z tych wszystkich krajów zachodnich. Byli i Belgowie, byli i Francuzi, byli inni kolarze. Dlaczego oni przyjeżdżali na wyścig pokoju? Dlatego, że ten wyścig miał już wtedy swoją renomę, zwłaszcza jeżeli chodzi o tak zwane kolarstwo amatorskie. Ten podział w końcu był akceptowany na świecie przez Międzynarodową Federację Kolarską aż do 1995 roku, kiedy po raz ostatni rozegrano Mistrzostwa Świata w Kolumbii z podziałem na amatorów i zawodowców, jak mówili Włosi, na profi i diletanti, tak? No więc my byliśmy ci diletanti, ale ci wszyscy kolarze przyjeżdżali, bo wyścig pokoju był zawsze świetnie organizowany. W przeciwieństwie do innych wyścigów. Tutaj nie było ściemy, nie było prowizorki. To było na zasadzie Polak potrafi, zastaw się, a postaw się, prawda? No więc wyścig był świetnie organizowany i te ekipy przyjeżdżały z wielką chęcią. To byli często kolarze, którzy dopiero byli u progu swoich wielkich zawodowych karier. Pamiętam, kiedyś przyjechała ekipa Francji. W ekipie Francji jechał Richard Vivien, który potem został mistrzem świata amatorów, a wkrótce przeszedł do zawodowego kolarstwa. Więc ten wyścig to było takie przedszkole dla tych przyszłych zawodowców z krajów zachodnich. On akurat ten Vivien startował w tej edycji wyścigu z Czarnobylem w tle. Tak, tak. W 1986 roku. Tak jest, ja bym teraz może poprosił o zdjęcie ze startu honorowego w Stalinogrodzie, bo często było tak, że meta etapów była usytuowana w miastach związanych jakoś z nazwami politycznymi, albo w Karl-Marx-Stadt, albo w Gottfaldowie, tak jest, albo w Stalinogrodzie. I mamy to zdjęcie, to jest ulica Dworcowa, start honorowy etapu ze Stalinogrodu do Wrocławia. A powiem jeszcze, że jest to zdjęcie prezentowane dziś nieprzypadkowo, ponieważ dokładnie 64 lata temu, 10 grudnia 1956 roku, już nie było Stalinogrodu, tak? Stalinogród na powrót tak, stał się Katowicami. Tak, to prawda. Oczywiście, że nie omijano tych miast, prawda? I ja pamiętam, że jak opracowywaliśmy książkę o Stadionie Śląskim, to myśmy tam, no dokładnie ja, trafili na
niezwykłą historię. Otóż, jak Państwo wiecie, Stadion Śląski został otwarty 22 lipca 1956 roku. A więc w Stalinogrodzie. W Chorzowie niby, no ale wiadomo, że ten Stalinogród był w tle. Etap wyścigu pokoju miał się kończyć w Stalinogrodzie, czyli na Stadionie Śląskim. I planowano, że ten stadion będzie otwarty w maju i że pierwszą imprezą będzie finisz wyścigu pokoju. Ale z różnych powodów, o których prasa specjalnie nie donosiła, no nie zdążyli, tak? Okazało się, że tam jeszcze wszystko rozkopane, że jakieś błoto, że nie ma alejek, nie ma obejścia. No i trzeba było przenieść finisz zaplanowany wcześniej na Stadionie Śląskim, na Stadion Chorzowskiego Ruchu. I znalazłem takie zdjęcie, kiedy na bramie Stadionu Śląskiego widnieje taki napis: witamy uczestników wyścigu pokoju. I przed tym napisem stoi czterech panów. Wśród nich rozpoznaliśmy ówczesnego szefa stadionu, projektanta. I tak sobie myślę, a może oni jadąc na Stadion Chorzowskiego Ruchu objechali ten Stadion Śląski jakoś tak symbolicznie chociaż, albo nic z tych rzeczy. To było niemożliwe. Ale powieszono taki napis. Jaka była siła oddziaływania. No i potem w następnym roku wyścig pokoju kończył się już, to już były wtedy Katowice, prawda? Tak jak powiedziałeś, od 10 grudnia roku 56. Więc w 57 roku wyścig pokoju się kończy na Stadionie Śląskim. I oczywiście w powszechnej świadomości rekord widowni na tym stadionie jest uważany mecz Górnika Zabrze z Austrią Wiedeń, kiedy ponoć było tam ponad 100 tysięcy ludzi, jak pisała prasa. Ale ja myślę, że to nie jest prawdą i mam na to swoje dowody. Otóż myślę, że rekord widowni na tym stadionie to był 13 dzień maja 1957 roku, kiedy po raz pierwszy tam wjeżdżał wyścig pokoju. Było gorąco, wręcz upalnie. Ci ludzie, Polacy jechali kiepsko w tym wyścigu, ale na dwa dni przed tym etapem na Śląskim, no Polacy już wdrapywali się na czoło i było wiadomo, że jak dobrze rozegrają ten etap, to mogą być liderami klasyfikacji drużynowej, która wtedy chyba była ważniejsza niż ta indywidualna. Liczyła się komanda, drużyna, prawda? I ludzie zaczęli przychodzić na Stadion Śląski. Organizatorzy nie mieli kompletnie żadnego doświadczenia, jeżeli chodzi, mówiąc dzisiejszym językiem, o organizację widowni. Ludzie chodzili najpierw po parkowych alejkach, potem kiedy o godzinie 13 otwarto stadion, no to wszyscy kupowali bilety i wchodzili na stadion. Okazało się, że stadion jest tak wypełniony, że nie ma miejsc między sektorami ani jednego wolnego miejsca, że na koronie są takie tłumy i przed koroną są takie tłumy. I to był czas, kiedy o wyścigu pokoju nie wolno jeszcze było pisać w prasie źle. A już w tak zwanej prasie partyjnej to już na pewno nie wolno było pisać niczego złego o wyścigu pokoju. To jest 57 rok. Niby już po odwilży, no ale jednak, tak? To jest wyścig pokoju. I jak sięgnąłem do gazet z tego czasu, to się okazuje, że w Trybunie Robotniczej znajduje relację, że oto teraz organizatorzy chyba przesadzili, że trzeba było wzywać karetki pogotowia z sąsiednich miast. Wyobraźcie sobie Państwo, że w takim tłumie przez kilka godzin, już pomijam to, że ktoś chciał iść do toalety, to było niemożliwe, żeby wyszedł z sektora, ale ktoś zasłabł na przykład na tym upale. To nie było szans, żeby do niego się dostać. Więc ja myślę, że tam były ofiary śmiertelne. Może nie wprost ludzie umarli na stadionie, ale może w drodze do szpitala, a może w samym szpitalu. Nie wierzę w to, żeby przy 110 tysiącach ludzi to się odbyło od tak bez ofiar. Taka sytuacja. Więc myślę, że to był rekord widowni, niestety na swój sposób tragiczny. I wtedy po raz pierwszy ta prasa partyjna, no może nie tak oficjalnie, nie tak dosadnie, ale jednak napisano, że był bałagan, że organizatorzy popełnili błąd, tak? No, słowo błąd to już było wtedy mocne sformułowanie, że trzeba było ściągać karetki z sąsiednich szpitali, bo tyle nie było przygotowanych w Chorzowie ani w Katowicach. No więc coś tam jednak się wydarzyło i to był właśnie wyścig pokoju. To pokazuje niezwykłe, chciałbym powiedzieć, totalne zainteresowanie tą imprezą. Radio niestety się do tego przyczyniało. No to skoro powtarzasz słowo radio, to posłuchajmy innego giganta radiowego mikrofonu, Bohdan Tomaszewski. Tak?
No chyba tego nie mamy. To nie mamy tego? No chyba nie mamy, ale w każdym razie Bogdan Tomaszewski też oczywiście komentował ten wyścig. Pierwszy był Witold Dobrowolski, Nestor. Mówi się o nim, że to hetman sprawozdawców, akurat też zaczynał w Radiu Katowice. No więc na wyścig pokoju wysyłano największych sprawozdawców, największe tuzy, tak? To z jednej strony było trudne do robienia, z drugiej strony no, prestiżowe, tak? Był na wyścigu pokoju, no. No, to już teraz, po co ma jechać na Igrzyska Olimpijskie? No może jechać, ale był na wyścigu pokoju, no to już. Dzisiaj oczywiście z przymrużeniem oka na to patrzę, ale tak to było. Wszyscy najwięksi przeszli przez ten wyścig pokoju. Mamy też zdjęcia twoje z twoimi kolegami z wyścigu pokoju. Z Tomkiem Zimochem, z Markiem Rudzińskim. Jak w ogóle wyglądała atmosfera w tym środowisku dziennikarskim podczas wyścigu? No, byliście na siebie skazani przez te prawie dwa tygodnie bytności. I mieliśmy jeszcze świadomość, nawet wtedy w tych latach 80., że ktoś nas obserwuje i ktoś nad nami czuwa. Więc to nie było tak, że myśmy sobie już tu, hulaj duszo, Boga nie ma i tak dalej. No, może wprost tam, prawda... Ale były operatywki rano przed każdym etapem. Nie. To już nie te czasy. Nie. Raczej mieliśmy świadomość tego, że w tej ekipie, kto to jest? Niby z Bułgarii, tak? Dziennikarz z Bułgarii. No ta Bułgaria specjalnie się nie liczyła, no ale jest, no. Taki trochę zagląda w różne kąty, tu coś tego, kto tu jakieś dwa piwa wypił więcej. No więc bardziej chodziło o takie rzeczy. No i zawsze żartowaliśmy, że no my jeszcze nie zaczęliśmy, a w Warszawie już wszystko wiedzą, tak? Co my tu robimy na tym wyścigu pokoju. Oczywiście nie mogę powiedzieć, że to się kończyło jakimiś tam konsekwencjami, ale mieliśmy świadomość tego, że jednak zawsze w tej ekipie, także dziennikarskiej, jest ktoś, kto no, pracuje dla służb i obserwuje to wszystko, co się tutaj, nie daj Boże, złego mogłoby wydarzyć. I potem, jak już skończył się PRL, jak już nie było Czechosłowacji, wiadomo, że w Czechosłowacji pierwsi otworzyli archiwa, już było wiadomo, kto był TW, kto był tajnym współpracownikiem, no i był taki jeden kolega, dziennikarz starszy od nas, reprezentował wtedy prestiżową gazetę, mianowicie najpierw Ludę Prawo, a potem Czeskosłowiański Sport. No i potem się okazało, że jeden z kolegów mówi, ty słuchaj, uważaj na niego, on jeszcze przyjechał, bo on był, i tu pada jego pseudonim, bodajże Czyżik, tak? No, już go Czesi tam zidentyfikowali jako Czyżik, a mówię, aha, to on był, tak? No więc myślę, że i z Polski też tam zawsze ktoś się pojawiał, kogo nie znaliśmy, tak? Ale ja myślę, że to już był taki czas, przynajmniej te moje lata 80., kiedy jakoś tak szczególnie się tym nie przejmowaliśmy po prostu. Już robiliśmy swoje i jakoś tak, no, nie miałem z tym jakby większych problemów. Natomiast pytasz o samą ekipę. To jest tak, że ekipa musiała być niezwykle zgrana. To jednak było trudne do obsłużenia. To nie to, że dziennikarz sprawozdawca jedzie na mecz, prawda, komentuje mecz na spokojnie, ligowy czy międzypaństwowy. No tutaj tych trzech ludzi musiało być ze sobą zgranych. Trzeba było świetnie współpracować. Oddać głos na metę wtedy, kiedy no, nie wpuścić kolegę w maliny i tak dalej. Więc ja pamiętam, że jeszcze były okazje i sposobności, żeby robić sobie żarty. Ale takie w granicach zdrowego rozsądku i przyzwoitości. Więc nie wiem, czy mogę o tym mówić, ale dlaczego nie, no to już było, minęło. Było tak, że ten, który jechał w wozie R4, co trzy dni wypadały mi meldunki z trasy, z tego wozu R4, o którym wspominałem, od dwóch pozostałych kolegów dostawał słowo, jedno słowo. I musiał użyć tego słowa przy relacji z rywalizacji na trasie etapu. Jak nie użył, no to wiadomo, no to trzeba było to jakoś wtedy załatwić w bufecie, tak? Albo w jakimś barze. No ale nie użył słowa, no to co to, mięczak, nie? Więc pamiętam, że trzeba było wyszukać to słowo, jakieś takie najdziwniejsze na świecie. Kiedyś Tomek Zimoch powiedział, dobra, to ja ci daję dzisiaj słowo mortadela. Mówimy o relacji z wyścigu pokoju, nie? A innym razem, pamiętam, że Maciek Pakulski z nami jechał z Bydgoszczy do Sosnowca, słoń, nie?
Teraz użyj słowa mortadela. Nie? Ja długo nad tym myślałem, ale miałem, pamiętam, na trasie, to chyba było do Lipska, jakoś tak, bo to trudne było słowo, no jak mortadela. No. I miałem bufet na trasie. Na dłuższych etapach jest coś takiego jak bufet, kiedy kolarzom podaje się jedzenie w takich specjalnych torbach, prawda, podjeżdżają, trener albo mechanik, albo ktoś z ekipy mu tam szybko w biegu wręcza, on te batoniki, te wszystkie płyny i tak dalej bierze do siebie i zjada. Ja opowiadam, że właśnie wjechali w strefę bufetu, już ta strefa bufetu się kończy. Oczywiście różne tutaj produkty dostają, ale na pewno nie było wśród nich mortadeli. Pamiętam, że jakoś wybrnąłem z tego, ale czasami te słowa były tak trudne. I oczywiście słuchacze mogli powiedzieć, no co on tam opowiada, jaka mortadela, co, bo oczywiście nikt nie wiedział o tym, że to jest taka nasza wewnętrzna zabawa. No. A przez wiele lat podczas tych wcześniejszych edycji wyścigu karmiono społeczeństwo polskie i bratnie twierdzeniami, że oczywiście wyścig pokoju stoi na znacznie wyższym poziomie niż na przykład Tour de France, Giro d'Italia czy inne imprezy rozgrywane przez zawodowców w krajach kapitalistycznych. Może w latach 50. to jakoś jeszcze łapało, ale później już po prostu to był taki kit, który nie miał racji bytu. Ja nie sądzę, żeby ktoś z kibiców, ktoś z wielkich mógł dać temu wiarę, prawda? Jednak wtedy śledziliśmy już Igrzyska Olimpijskie, i Mistrzostwa Świata i tak dalej, i startowali zawodowcy. Widzieliśmy, kto to jest Eddy Merckx, kto to są inne gwiazdy, więc no, może nie do końca. A potem, kiedy parę razy Ryszard Szurkowski już w latach 70. było kilka takich wyścigów, kiedy pozwolono polskim kolarzom wystartować w tak zwanych wyścigach open, prawda? No to wtedy mogliśmy się przekonać, jak wielka jest przepaść, no może przepaść złe słowo, ale znacząca różnica między tym ściganiem, a tym ściganiem na poziomie tak zwanym amatorskim, prawda? Myślę, że nawet, znaczy próbowano co innego pokazywać, że jest to i tego używano. Największa, najważniejsza amatorska impreza kolarska na świecie. Padało to słowo amatorska. Już nie mówiono, że prawda, lepszy od Tour de France, ale największa amatorska kolarska impreza na świecie. Choć oni wcale amatorami nie byli. No oczywiście, że nie byli amatorami, aczkolwiek trudno powiedzieć, że to też byli zawodowcy, bo jak dzisiaj byście zapytali kolarzy Zygmunta Hanusika i innych, jakie oni dostawali nagrody, nie? Zygmunt mi kiedyś opowiadał, że wygrał leżanka, nie? Taką kanapę. No. No i teraz co z tym zrobić, nie? Ale pamiętajmy o tym, że w kolarskim peletonie zawsze był wspólny worek. To nie było tak, że teraz ktoś wygrał radio, a na koniec Szurkowski wygrał dużego Fiata 125P, a Hanusik wygrał kanapę, tak? To szło do wspólnego wora i na koniec podlegało podziałowi. To nie jest tak, że teraz Szurkowski zabierał ten samochód. A gdyby ktoś wyłamał się z tego podziału, to już wtedy... Już był skończony. Już był skończony. Z tego wspólnego worka nie wolno się było wyłamać, bo wszyscy pracowali na ten sukces tego kogoś, prawda? Natomiast można dyskutować, czy ten majowy termin, on z jednej strony, no maj, miesiąc, ja pamiętam do dzisiaj, jedzie peleton, te pola rzepaku żółte, ta sceneria, no to było piękne na swój sposób, piękna pogoda. Ale to był początek sezonu. To jest tak, że właściwie polskich kolarzy... Prawdziwe się dopiero zaczynało w Europie, no, prawda? Miesiąc ale później, miesiąc później było Giro d'Italia, prawda, które też było w tej pierwszej połowie roku zwykle. Więc ten wyścig zaczynał, tak? I sam nie wiem, dlaczego to był maj, bo w końcu umówmy się, że ci, co startowali w Giro, wcale by nie przyjechali na wyścig pokoju i odwrotnie, prawda? No, ale tak to wymyślono. To wcześniej miało związek z pochodem pierwszomajowym, prawda? Że kolarze szli na pochód pierwszomajowy, a potem zaczynał się wyścig pokoju. Potem oczywiście odstąpiono od tego, żeby zaczynać 1 maja czy 9 maja. W Dniu Zwycięstwa, prawda, który był obchodzony, może nie u nas, ale w NRD, czy tam w Związku Radzieckim w jakiś szczególny sposób. No potem to już była jakaś tam przypadkowa data, ale zwykle początek maja, prawda, 5 maja, co już nie miało odniesienia do 1 maja. Zwykle w późniejszych latach rozgrywano kryterium o Puchar Monu w Warszawie, które było już no, takim ostatnim sprawdzianem dla polskiej kadry, no i potem jechali na wyścig pokoju. Ale obejrzyjmy jeszcze zdjęcie Henryku, tej drużyny
z Szurkowskim Hanusikiem, o której rozmawialiśmy przed chwilą. No, być może była to jedna z najlepszych ekip w historii wyścigu pokoju. Ja myślę, że zdecydowanie tak. To była, proszę Państwa, ekipa, która nie tylko wygrywała wyścigi pokoju, ale pamiętajmy o tym, że w 1973 roku Ryszard Szurkowski zostaje mistrzem świata, Stanisław Szozda zostaje wicemistrzem świata, że Polacy zostają drużynowymi mistrzami świata. Dwa lata później, rok później, prawda, w Montrealu Kowalski zostaje mistrzem świata, Szurkowski wicemistrzem świata. W 1975 roku w Belgii znowu wygrywamy złoty medal w drużynowym wyścigu na czas. Więc to była potęga. Myślę, że Polacy wtedy rządzili tym peletonem. To drugiej takiej ekipy chyba rzeczywiście już nie mieliśmy w polskim kolarstwie. I Hanusik, i Szurkowski, i Czechowski, i Kegel. Zobaczmy, jaką gazetę czyta Ryszard Szurkowski. No, Trybunę Ludu, no co by mógł czytać, oczywiście, prawda? To absolutnie było niemożliwe, żeby czytał sobie teraz przegląd sportowy czy sport. No, Trybunę Ludu, czyli organ Komitetu Centralnego Partii, który był, no, wtedy się mówiło, że organizatorami wyścigu pokoju są Trybuna Ludu, redakcje Trybuny Ludu, no i jest Zdolczem do tego prawa. Te redakcje tego nie organizowały, no umówmy się, tak? To organizowały związki kolarskie, ale ten szyld polityczny, partyjny, prasowy, no musiał być, prawda? Gazety to w jakiś szczególny sposób relacjonowały. Ale jeszcze może o tym maju dwa zdania. Otóż przygotowywaliśmy kolarzy pod wyścig pokoju. Całe przygotowania zimowe i tak dalej. Szczyt formy ma być w czasie wyścigu pokoju. A było wiadomo, że Mistrzostwa Świata są rozgrywane jesienią. I może za sprawą wyścigu pokoju nie udawało nam się osiągać przez wiele lat dobrych wyników na Mistrzostwach Świata, zdobywać medali, dlatego że ten szczyt formy, no on był szlifowany na maj, a nie na wrzesień. I z tym były różne problemy. Natomiast wracając do tej ekipy, to teraz może jeszcze takie jedno wspomnienie, niesamowita sytuacja. 73 rok, jesteśmy na Mistrzostwach Świata w Barcelonie, 73 rok, 2 września. Szurkowski zostaje mistrzem świata, Szozda ma mu pomagać i cała ekipa ma mu pomagać, więc Szozda, było wiadomo, że nie atakuje Ryśka, zdobywa srebrny medal. W następnym roku miało być odwrotnie, ale już tak nie było, bo już Łasak nie żył, już te ustalenia gdzieś tam no, poszły z dymem, więc była niestety nie do końca taka przejrzysta rywalizacja. Kiedyś Wojtek Matusiak mi opowiadał, że ja nie wiedziałem, co ja mam robić, czy mam jechać na Ryśka, czy na Staszka, czy na kogo, no ale nieważne. 73 rok. Tadeusz Myćnik, o którym dzisiaj już tu mówiliśmy, idzie do sklepu, kupuje sznurek, kupuje młotek, gwoździe i w pokoju hotelowym rozwiesza sznurek. Wszyscy mówią, Tadeusz, co robisz? Przecież oni nas skasują, ty tu w tej ścianie robisz dziurę na tym gwóźdźu. Nie, muszę powiesić, ten sznur rozciągnął. Gdzie sobie powiesicie jutro koszulki tęczowe mistrzów świata, jak tu nie będzie tego sznurka? Następnego dnia polscy kolarze zdobywają tytuł mistrza świata i mają tęczowe koszulki. Mytnik triumfuje, prawda? Mówi, widzicie? Gdzie byście sobie powiesili, jakby tego sznurka nie rozwinął? Ale oni byli wtedy na tyle mocni, to była ta ekipa totalnie mocna, że oni sobie mogli na to pozwolić. Zresztą ponoć Ryszard Szurkowski w Seulu przed wyścigiem drużynowym na Igrzyskach Olimpijskich też rozwiesił chłopakom w wiosce olimpijskiej sznurek. No, do końca nie zadziałało, ale srebrne medale zdobyli, prawda? No więc coś w tym jednak było. Była to taka ekipa, że wszyscy się nas bali i wtedy nie musieliśmy zawierać żadnych tam, prawda, układów w peletonie. Byliśmy na tyle mocni, że mogliśmy sobie pozwolić na wszystko. Proszę Państwa, mija godzina naszego spotkania. Już godzina, no tak. Myślę, że z redaktorem Grzonką o kolarstwie i wyścigu pokoju moglibyśmy jeszcze opowiadać wiele, wiele godzin. No niestety czas nas goni. Przypomnę, że to spotkanie online'owe było jednym z wydarzeń towarzyszących w wystawie To idzie młodość, życie sportowe na budowie socjalizmu. Wystawie zorganizowanej w Muzeum Miejskim w Tychach. Niestety wystawa z powodów pandemicznych jest czasowo zawieszona. Jak tylko zostanie odwieszona, bardzo, bardzo zapraszamy Państwa do jej odwiedzenia.
również o wyścigu pokoju jest tutaj sporo. No jesteśmy w takim pomieszczeniu, prawda? Jesteśmy w jednym właśnie z pomieszczeń tej wystawy. Rower Józka Gawliczka przejechał wyścig pokoju. I cóż, dziękuję Henrykowi za udział w spotkaniu. Ja też i Wam dziękuję i Państwu. I do zobaczenia. Zapraszamy na wystawę. Dobrego wieczoru.